Jesteśmy na hali sportowej w Piławie Górnej, w której odbywa się wielkanocny turniej koszykówki o Puchar Rady Miejskiej w Piławie Górnej. Mamy 4 zespoły, jest MKS Odmuchów, Basket Nysa i 2 zespoły z Piławy Górnej, jeden dziewcząt, drugi chłopcy. Poziom są to rozgrywki U12, także dzieci poniżej 12 bądź poniżej 12 roku życia. Po pierwszych meczach tutaj goście wygrali swoje mecze, także mamy przed sobą mecz o 3. miejsce pomiędzy chłopcami a dziewczynkami z Piławy. Natomiast w finale spotka się Nysa z Odmuchowem. Jest to turniej o Puchar Rady Miejskiej w Piławie Górnej, także dla drużyny zwycięskiej jest duży puchar. Każde dziecko otrzyma również medal, bez względu na miejsce, które jakby drużyna zajęła. Mamy oczywiście słodki poczęstunek od Fix Catering dietetyczny, także w taki sposób to się będzie odbywało. Koszykówka jak się rozwija w Piławie Górnej? Mamy 3 grupy wiekowe, dzieciaków jest naprawdę sporo, także myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Pomimo pandemii i tych wszystkich obostrzeń udało nam się jakby tutaj realizować wszystko i to jakby zaowocowało tym, że dzieci jest naprawdę sporo. Często jest to na zasadzie takiej, że ktoś z klasy przyjdzie na 1-2 zajęcia, weźmie za sobą później kolegę, koleżankę i nagle ta grupa powstaje bez jakichś specjalnych naborów czy akcji takich promocyjnych w szkołach. Oprócz oczywiście dzieci z Piławy też przyjeżdżają dzieci z Przedrzeczyna Zdroju, z Nowej Wsi Niemczańskiej, mamy z Dzierżoniowa dzieci, z Pieszyc, z Bielawy, także część dzieci jest ogólnie z powiatu przyjeżdża tutaj. Nie? Trenujemy, każda z grup trenuje 2 razy w tygodniu. Jeśli chodzi o zawody, jeździmy oczywiście w miarę możliwości, bierzemy udział w tak zwanej dziecięcej basket lidze, czyli tutaj takie jakby nieoficjalnych rozgrywkach. No i oczywiście regularnie staramy się też kilka takich turniejów jak dzisiaj zorganizować u nas na hali z racji tych możliwości i naprawdę fajnego obiektu. No i kilka takich turniejów wyjazdowych również w roku się odbywa. Tutaj dzisiaj mamy województwo opolskie, tak? Mamy Nysę Odmuchów, zawodnicy naprawdę dobrzy grający w lidze. Natomiast jeżdżąc na tą dziecięcą basket ligę, gdzie tutaj bardziej lokalnie Świdnica, Dzierżoniów, Kobierzyce, no radzimy sobie dość dobrze. Mamy trochę już w kalendarzu zaplanowanych imprez. Jedną z nich będzie turniej koszykówki dla dzieci z okazji Dni Miasta. Natomiast oczywiście już tutaj przygotowujemy się dość mocno do takiej naszej jakby flagowej imprezy na Metalowych, którą zaplanowaliśmy w tym roku na 13 sierpnia.